W niedzielę 13 grudnia w Bielawie po raz trzeci odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Jak co roku impreza przyciągnęła tłumy ludzi. Jarmark Bożonarodzeniowy staje się już tradycją w Bielawie. Kilka instytucji, które już na stałe ze sobą współpracuje, widząc jakby zapotrzebowanie na taką imprezę, już nawet nie tyle na zapotrzebowanie, co na jakby chęć przebywania razem i przekazywania sobie tego, co ludzie robią i w domu, ich rzeczy związane z rękodzielnictwem, sama ilość ciast, które prezentują poszczególne stoiska, jest naprawdę niesamowita. I przy okazji ten okres bożonarodzeniowy przed nadejściem Chrystusa jest taki specyficzny, który daje dużo miłości, dużo radości i wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo fajny moment na to, żeby wszyscy mieszkańcy przebywali ze sobą razem. Poprzednie edycje jarmarku odbywały się na bielawskim rynku. Niestety w tym roku ze względu na złe warunki pogodowe imprezę przeniesiono na teren Art Inkubatora. Wiatr w nocy, który rozstrzelał się nad naszym miastem, doprowadził do zniszczeń kilku domków oraz poważnego zniekształcenia konstrukcji sceny, estrady, co powodowało, że nie mogliśmy zacząć montować ani świateł, ani nagłośnienia. W związku z tym decyzją organizatorów wszystkich zdecydowaliśmy przenieść to tutaj do Teatru Robotniczego z wykorzystaniem dziedzińca, z wykorzystaniem całego budynku. No jak na razie, mimo tego całego zamieszania, jest wszystko dobrze i publiczność dopisała, ludzie dopisali, stoiska wszystkie są uruchomione. Dla przybyłych osób przygotowanych było mnóstwo atrakcji. Placówki oświatowe i bezpośrednie organizacje, które na co dzień działają na rzecz społeczeństwa lokalnego, chcą też pokazać, że nie tylko działają w sensie tym rękodzielniczym, ale również artystycznym. Mamy zespół wokalny Nestor, mamy chór Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mamy występujących uczniów z poszczególnych szkół, mamy szkołę śpiewu i tańca Fart, mamy Spółdzielcze Centrum Kultury, solistów Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, ale przyjeżdżają też do nas wykonawcy z zewnątrz, Ostrzeszowi z Jerzeniowa, co jest też bardzo miłe, a nie jesteśmy zamknięci jakby tylko i wyłącznie na Bielawę, w związku z tym bardzo się cieszymy, że oni do nas przybywają. W tym roku mamy szczególnie fajnych gości specjalnych, kapelę góralską Hajduk, która nie tylko będzie śpiewać kolędy i pastorałki w typowym góralskim wykonaniu, ale również opowie o tych góralskich zwyczajach, które z dziada pradziada są przekazywane w tych rejonach, a które po części mogą się pojawić i u nas w Bielawie, z tego względu, że mieszkańcy Bielawy z dawien dawna to, co by nie było, ludność napływowa z różnych regionów kraju i czasami te niektóre tradycje się mieszają, tworzą taki swoisty klimat nasz bielawski, ale fajnie popatrzeć na to, jak też te wszystkie obrzędy religijne obchodzone są w innych częściach kraju, a już szczególnie w tych góralskich, gdzie górale przecież do Pana Boga są zawsze. Hej! Tańczy teraz na dywanie, sapie mruczy.